niedzielę 24 czerwca w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko odbył się kolejny festiwal Pstrąga. Produkt regionalny ziemi kłodzkiej tym razem połączono z kaszą i grzybami. Nie zabrakło prezentacji, degustacji dań, konkursów i zabaw z nagrodami dla całych rodzin. Specjalną atrakcją było gotowanie na największej patelni plenerowej w Polsce. Trzeba było naprawdę troszeczkę popracować tutaj nad tematem, bo ryba, ryba, co roku ryba. No i postanowiłem, że zrobimy takie zejście się dwóch produktów, czyli tak naprawdę trzech. Ryby, grzybów i kaszy. Na scenie teraz w tym czasie gra zespół z Czech, który przyjął zaproszenie i pojawił się i gra nam muzykę ludową, która tutaj naszym kucharzom również fajnie dogrywa, dodaje animuszu. No mamy też najlepszego grzyboznawcę w Polsce, Justyna Kołka, którego można śmiało powiedzieć, że nie ma szkoły, w której by nie gościł. Sądzę, że na pewno pojawi się i w jakichś szkołach tutaj w naszej Kotlinie Kłodzkiej. No mamy koła gospodyń wiejskich, które zawsze przyjeżdżają i teraz również podjęły te rękawice i przygotowały potrawy z udziałem pstrąga, grzybów i kaszy, bo takie miały zadanie. No i wiele animacji, moja ulubiona rybka, pstrąg w moich kolorach, labirynt pstrąga, świetna animacja, która jak na razie ma największe powodzenie. No i myślę, tak jak mówimy, że dzieje się. Impreza plenerowa, skierowana szczególnie do wszystkich klientów Kłodzka, okolic, ale także przyjaznych gości, kuracjuszy, którzy chętnie odwiedzają nasze centrum handlowe. Fajna impreza, myślę, że pogoda dopisze, chociaż wokół Kłodzka ciemne chmury. Ale rozniesie się to wszystko po okolicy i impreza będzie udana. Szanowni Państwo, przy okazji zapraszam serdecznie na zakupy do naszego centrum handlowego. Bardzo wiele sklepów, brandów. Trzeba pamiętać, że ziemia kłodzka to nie tylko piękna przyroda, to nie tylko zabytki i turystyka, czy to aktywna, czy to bardziej nastawiona na zwiedzanie zabytków, to też dobre kulinaria. Naszym ambasadorem kulinarnym jest pstrąg dzisiaj w towarzystwie kaszy i grzybów. Grzybów u nas też pod dostatkiem, także przyjeżdżajcie nie tylko na zwiedzanie, ale przyjeżdżajcie do nas też na dobre jedzenie. Pstrąg jest zarejestrowany na liście ministerialnym pod numerem 1000 dokładnie, więc bardzo dobry numer, więc warto zobaczyć, warto spróbować. Nie tylko przyjechać tutaj, ale też pstrąg kłodzki jest dostępny na przykład we Wrocławiu, także od razu polecam tych, którzy akurat jeszcze się nie pojawili. No dzisiaj będziemy kosztować pstrąga w kaszy i z grzybami, natomiast ja chyba wolę takiego z pieca polanego cytryną i masełkiem i posypanego koperkiem, chyba jest the best. Pstrąg jest delikatny, ale jeżeli się go nafaszeruje dobrą cebulką, właśnie grzybami, no do tego jeszcze koperek, naprawdę rewelacja i takie rzeczy można dostać u nas też na łowiskach pstrąga. Przyjeżdżajcie do nas i spróbujcie wszystkiego, co tutaj mamy. Pstrąg na talerzu w mojej postaci, na pewno w postaci produktu bardzo świeżego, czyli taki, który no, przed chwilą został złowiony, ewentualnie no, dzień wcześniej. No my na naszej największej patelni plenerowej w Polsce, no wiadomo, robimy animacje po całej Polsce, ale tu u siebie w Kłodzku, na swoim terenie, również no, ciężko byłoby nie uczestniczyć w tej imprezie bez naszej patelni, więc przygotowujemy właśnie tego pstrąga, no absolutnie świeżego. On jest, będzie podany, on jest robiony tutaj z pieczarkami i z kaszą. Przy udziale papryki z kaparami, łamiemy troszeczkę tego smaku, dodajemy troszeczkę animuszu właśnie przez te kapary, takiej troszeczkę cierpkości.
Natomiast pytanie na talerzu. No na talerzu to trzeba zobaczyć to, co zaprezentowały stawy biskupie, czyli łowisko z lądka Zdroju, gdzie oni akurat postanowili, że będą bazować na pstrągu wędzonym. No to, co zrobili, jest naprawdę wyśmienite. Zrobiliśmy prezentację pstrąga wędzonego w czterech kompozycjach smakowych śnieżnickiej, naszej tradycyjnej, polskiej, greckiej i jednej fantazyjnej po prostu. U nas pstrąga możemy sami sobie złowić. Oprócz tego możemy, dzieci mogą pozjeżdżać na zjeżdżalniach, możemy potańczyć, ale również można popływać łódką. Nasze stawy składają się z trzech i na dużym stawie mamy łódki, na których każdy z naszych klientów może dowoli sobie popływać łódeczką. Przygotowałyśmy pierogi z kaszy gryczanej i z opieńkami, grzybami. Gołąbki z kaszy jęczmiennej z pstrągiem. Przygotowałyśmy też kulebiak, przygotowałyśmy ryby faszerowane grzybami, a także kaszą i tatara. Racuchy też. Dzisiaj mamy przygotowane wszystko, tak jak już pan Załuski mówił wcześniej, mamy przygotowane pstrąg z kaszą, kopsiki z kaszą i grzybami. Rolatki też są z nutką, małą nutką łososia. Te grzyby, co pan widzi, przyjechały z Żywca. Bo ja jestem z Międzybrodzia Bialskiego, gdzie jest słynna Góra Żar, elektrownia szczytowo-pompowa. I tam już od miesiąca mamy grzyby. U nas jest trochę więcej wilgoci, a dla grzybów jest najważniejsza wilgotność. Takie bardzo łatwe zbieranie grzybów, które nie grozi nam jakimkolwiek zatruciu, ciężkim zatruciu, to są te grzyby, co trzymie w ręce, borowikowate. To są wszystkie te grzyby, które od spodu kapelusza mają rurki. Natomiast najgorszymi takimi śmiertelnie trującymi grzybami to są przede wszystkim, tu w waszych lasach też rosną, zielonawy muchomor sromotnikowy i biały jadowity. Ja ich tutaj z tyłu na wystawie mam. Ich jeszcze nie ma w lasach, chociaż tego białego już spotkałem wczoraj tam u mnie w Beskidach. I tutaj trzeba bardzo uważać na grzyby z blaszkami, o zielonym zabarwieniu skórki, o różnym natężeniu i o białym kapeluszu i przede wszystkim od spodu białych blaszkach. Panowie, tegoroczny pstrąg trochę w innej postaci, podany z kaszą, z grzybami. Zgadza się. Oprócz tego wymieniłbym jeszcze inne dodatki, które w skład wchodzą, czyli papryka, kapary, dobra cebulka skarmelizowana i dobrze oczywiście najważniejsze to doprawiony pstrąg. Co dzisiaj jest najtrudniejsze w przygotowaniu tej potrawy? Można by było powiedzieć, że ryba, no bo bardzo łatwo ją przesuszyć, żeby była delikatna, żeby była dobra do zjedzenia tak naprawdę. I też jest kasza dobra, żeby jej nie przygotować, a żeby była tak w punkt. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Ile jeszcze potrzebujemy czasu? No praktycznie my już jesteśmy na finiszu i czekamy na hasło i jesteśmy gotowi do wydawki. Pstrąg jest bardzo dobry, tak jest. Tutaj. Pychota. Przepyszne, naprawdę polecam.